Czy zagłosuje pani w wyborach niedzielnych do Parlamentu Europejskiego? Wiem. No nie wiem, nie jestem do końca zdecydowana, bo wie pan, no chodzi o to, że wszyscy wiele obiecują, chociaż niewiele mogą. To nie taki obowiązek troszeczkę? No właśnie jestem z tej starej daty, która ma właśnie ten obowiązek pójścia do wyborów jako obowiązek obywatelski, nie? A jakiś kandydat konkretny, może partia, a może ktoś z Grudziądza, kogoś pani tam kojarzy, na kogo pani by chciała zagłosować? To znaczy wie pan, no mam, ale nie będę... Tajemnica, tak? Do urny. Tak. Mam w sumie... Jaka opcja, może chociaż prawa, lewa, środek? No zastanawiam się nad PSL-em, bo tu byłem w kłopotek z tych terenów, nie? No, bo już na Kaczorka na pewno, nie? A na Tuska to też chyba, nie? No nie wiem. A co zostaje? Nie, ktoś inny może zostanie. No nie wiem jeszcze, na razie nie. Ale idzie pani na wybory? Tak, idziemy, idę. Które chodzimy do gimnazjum, właśnie wychodzimy w tym roku. A był tak, jak były propozycje, żeby 16-latkowie już nawet głosowali. A co ty na to? Chciałbyś głosować w takich wyborach? Myślę, że to by było dobrą opcją, bo też młodzi mają prawo. Wtedy byś poszedł? Na pewno bym poszedł. Na kogo byś głosował? Oczywiście na Korwin-Mikke. Czyli tutaj nowa prawica, tak? Oczywiście. A ty? Tak, też bym głosował na Korwin-Mikke. Monarchia w kraju. Też jeszcze nie masz prawa głosu? Nie, jeszcze nie. A będzie pani brała udział w wyborach? Na PO. Na PO, tak? Mhm, tak. A jakiego kandydata? Może jakiś ulubiony? Nie, ja jeszcze się muszę zapoznać, kto tam jest. No już dużo czasu nie zostało. Nie orientuję, naprawdę, przepraszam bardzo, ale jeszcze nie... Ale na wybory pani idzie? Tak, idę. Czyli jeszcze nie podjęła pani decyzji? Jeszcze dokładnie do dnia. Czasu niewiele, a jeżeli już uda się tą decyzję, że tak powiem, no, jeżeli będzie chciała pani zagłosować, na kogo pani zagłosuje? No to raczej powinnam się nad tym zastanowić dość grubo, no bo to nie jest taka decyzja, że się podejmuje od tak. Trzeba przemyśleć. A jakiś kandydat może z Grudziądza, kogoś, kogo pani zna i akurat Fatwo? Na razie nie ujawniam takich. Czyli tajemnica do końca? Dokładnie. Oczywiście. A jaka opcja, partia, a może nawet ulubiony kandydat, a może nawet z Grudziądza? Nie, z Grudziądza nie, ponieważ ja jestem z Białegostoku, więc będę głosował na te osoby, które są na naszych listach. A właściwie nie będę głosował ani na partie, ani na listy, tylko na osoby. W tym wypadku, jeśli chodzi o mnie, to będę głosował na pana profesora Iwińskiego. Czyli na SLD. No, jeśli on jest z SLD, to SLD. Rozsądek, doświadczenie, znajomość języków obcych, niebanalny facet. O, to wszystko. No dlaczego nie? Czy w niedzielę będzie pan głosował? Bierze pan udział w wyborach? Ja biorę zawsze, panie, póki żyję. Na kogo pan zagłosuje? Może jakiś z Grudziądza? To już sprawa będzie inna. Tam ja muszę zobaczyć, bo panie nie pamiętam. Tak, idę. Ma pan jakiegoś kandydata, może z Grudziądza, czy standardowo jedynka? Jaka lista? O, może to też ciekawe. No, na Prawo i Sprawiedliwość na pewno. A tak, no, nie mam kandydatów, tak wie pan, jeszcze wybranych, ale... Słyszał pan w ogóle o jakimkolwiek kandydacie z tej listy? No to jest dużo. Adamek przykładowo. No. Ale z Grudziądza tutaj czy coś. Czyli jakoś nie przebiła się ta kampania do pana? No przebiła się, tylko że no, nie mam jeszcze ukształtowanej decyzji, o, że tak powiem. Adamek akurat jest, on jest Solidarnej Polski. Tak, zgadza się. I ze Śląska tam kandyduje, z góra. Ja nie wiem, jeszcze nie jestem ukształtowany. I tylko lista, bez konkretnego kandydata. Bez kandydata, tak. Na jaką partię może, albo na jakiego kandydata, kogoś tam ulubionego macie? To jeszcze nie wiemy, bo tak telewizji nie oglądamy, no to tak, jak pójdziemy, to będziemy się zastanawiać wtedy. A, czyli taka decyzja w sumie, ale lewo, prawo? Bardziej zapisem jesteśmy. Czy będzie pani głosowała w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego? Niestety nie. Uczestniczę w zajęciach, bo ona miała egzaminy, sesja się zaczyna, więc niestety nie. Poza tym nie interesuję się polityką. Kompletnie? Kompletnie nie. A jakiś kandydat wpadł pani w oko, jak pani tak chodzi po ulicach? Nie. Nic kompletnie? Nic. No czy będzie pani brała udział w tych wyborach? Niestety. Nie będę brała udziału. A co, nie lubi pani polityki, polityków? Nie, bo jestem bardzo biedną osobą. Otrzymuję 370 zł z MOPR-u, zasiłku 235 i 10 groszy, plus 153 zasiłek pielęgnacyjny. I
jak można z tego żyć? Jeszcze nie... mówią, że ja przekraczam kryterium. Czy wybiera pani się na wybory? Nie. Kompletnie nie interesuje się pani polityką? Nie. Wybiera się pani w niedzielę na wybory? Tak, wybieram się. Na jaką partię pani będzie głosować? Ja będę na pana Zemkę głosować, bo mi się podoba. Mądrze czyli, mówi. Czyli taki ulubiony pani, można powiedzieć, kandydat. Ulubiony. Czyli SLD, tak? Tak. SLD, tak. Dobrze, dziękuję. Trudno, każdy, kogo lubi, na tego musi głosować, nie? Ale on dosyć mądrze gada, ten człowiek. Taki poważny. Poważny jej mi się podoba i będę na niego głosować. Czy wybiera się pani w niedzielę na wybory na głosować? Głosować, idę głosować. Na kogo pani zagłosuje? PO. A jakaś osoba, bo tutaj o, nawet piknik mają zaraz tu niedaleko. Na Tuska. A w naszym okręgu orientuje się pani, jaki kandydat tutaj jest? Nie orientuję się. Czyli to będzie taki strzał na jedynkę albo końcówkę? No, tak. Idzie pani w niedzielę na wybory, tak? Tak. Na kogo pani zagłosuje? No jeszcze nie wiem. Ale jakieś takie sympatie, no z reguły się ma, czy to nie będzie polityczny wybór, a może na kandydata konkretnego? No nie mam. Dziękuję, ale jeszcze właśnie nie. Cały czas jeszcze właśnie myślimy. Intensywnie pani tutaj wertuje możliwość? Jeszcze mam tam właśnie, ale nie będę zdradzała. Taka tajemnica? No taka tajemnica mała. Wybieram. A ma pani polityczne takie jakieś ukierunkowanie, a może po prostu to jest ten kandydat, którego pani lubi i zagłosuje pani na niego? Może z Grudziądza? Zna pani kogoś z Grudziądza w ogóle z kandydatów? Znam. Ja w Grudziądzu mieszkam, to znam. A na kogo pani będzie głosowała? Zdradzi pani nam tą tajemnicę? Nie. Czyli to jest taki wybór czysto przy urnie? Tak. Ale na wybory pani się wybiera? Wybieram się. Co rok się wybieram i w tym tak. A słyszała pani w ogóle o jakimś kandydacie z Grudziądza, no bo jesteśmy w Grudziądzu i z reguły jest taka mała solidarność regionalna, że wybiera się tych kandydatów grudziąckich? No to słyszałam, przecież na plakacie wisi w ogóle, nie? A kto konkretnie? No Marek, nie? Później ten drugi, jak on się tam nazywa, nawet mam gdzieś tu, też młody kandydat. No trzeba na kogoś głosować, nie? Jestem w Grudziądzu, to trzeba. No ja się nie wybieram, bo ja mam bardzo chorą babcię w szpitalu. Ale to nie uważa pani, że taki troszeczkę obowiązek, żeby iść tam, wrzucić te 5 minut i zagłosować? No nie wiem, ja jeszcze nie jestem zdecydowana. Czyli nie ma pani jakiejś takiej konkretnej sympatii. A w ogóle słyszała pani o jakimkolwiek kandydacie z Grudziądza? Rzucił się w oczy? Nie słyszałam. Ani jeden. Czyli nie wybiera pani się na wybory, jak tutaj słyszę? Nie. Ale to nie jest taki mały obowiązek iść te 3 minutki poświęcić, zagłosować, a za, może komuś przeciw, na złość? No, nie zamierzam. Nie jestem jeszcze pełnoletnia i... Aha, ale były też takie tutaj, takie akcenty, że może od 16 roku życia, aby młodzież mogła głosować. No, coś... Myślisz, że to dobry pomysł? No, w sumie dlaczego nie? Czyli poszłabyś wtedy? Może.